ogniska, supergrzyba, wusa. Jest to odporny na leki USA, ogniska, supergrzyba, w szpitalach. Jest to odporny na leki. Ponad 100 zakażonych pacjentów w domu opieki i dwóch szpitalach, co najmniej 3 ofiary śmiertelne, to bilans rozprzestrzeniania się Candida auris w Stanach Zjednoczonych nazywanego potocznie supergrzybem. Mikrob jest odporny na leki. Jak informuje New York Post, ogniska odnotowano w domu opieki w Waszyngtonie oraz dwóch szpitalach w Dallas w Teksasie. Między styczniem a kwietniem tego roku potwierdzono dokładnie 123 przypadki w tych placówkach. Zmarły 3 osoby. Agencja Federalna CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Centra Kontroli Chorób i Prewencji, ostrzega, że grzyb pojawia się w organizmach osób osłabionych innymi, poważnymi chorobami. Objawy zakażenia różnią się w zależności od tego, w którym miejscu ciała znajduje się grzyb, jednak przy każdym wariancie występują wysoka gorączka i dreszcze, których nie da się wyeliminować nawet po zażyciu antybiotyków. Możliwość transmisji CDC wskazuje, że grzyb jest w stanie przenosić się z pacjenta na pacjenta. Jest to odporny na większość środków dezynfekujących. Choć obserwujemy małą liczbę przypadków, to zakładamy, że ich rzeczywista liczba może być większa, ale niezdiagnozowana. Apelujemy placówki medyczne, by skupiły się na identyfikacji i środkach zapobiegawczych, przekazała w oświadczeniu dr McCann Lyman z CDC. Agencja w swoich wytycznych uznała Candida auris za poważne zagrożenie dla opieki zdrowotnej. Pierwsze przypadki Candida auris na świecie zdiagnozowano w 2009 roku. W Azji. W USA grzyb pojawił się w 2015 rok, ale w ostatnich latach obserwowany jest gwałtowny wzrost zakażeń. W 2018 rok potwierdzono 323 przypadki, z kolei w 2019 rok 587 przypadków.